Teraz wymienimy sobie nóż o odcięcia siatki. To jest podobno tutaj jest to połączone, tak o. I tu podobno jest gdzieś na tym ten nóż. To jest taka długa. Długie ostrze po prostu. I nie wiem, podobno wystarczy tutaj o, wiem, zawleczki, podkładki. Z drugiej strony również. I zobaczymy, czy uda się to wyjąć, czy trzeba coś dalej jeszcze rozbierać. Nigdy tego nie robiłem. Ale coś trzeba zrobić, bo trochę siatko głupio ucina, albo nieraz nawet wcale nie chce przeciąć. Także możliwe, że ten nóż trzeba wymienić po prostu. Tego breszką udało się mi to wyczepić. Nie szło to lekko, ale się udało. Po ogromnych przebojach udało się to mi w końcu wyciągnąć. To jest właśnie ten nóż. Strasznie tępy już, także miał prawo nie docinać tej siatki. Wyjąć to jest jakaś koszmar po prostu, porażka, w ogóle masakra. Tutaj tyle elementów trzeba porozbierać. Chciałem to fajnie nagrać, pokazać, ale widzę, że to przy rozbieraniu to nic bym nie mógł tutaj dźwięku dać. Ale dobra, i tak, żeby to w ogóle wyjąć, to trzeba było rozmontować. Trzeba było wyjąć tutaj ten wałek taki gumowy, co jest. On jest przykręcony tutaj na dwóch śrubkach. Z drugiego końca ma taką piastkę, to wszystko pokażę przy skręcaniu. Generalnie wszystko stąd u góry trzeba było wyjąć. Musiałem jeszcze poluzować tutaj dwie śruby, wykręcić. I tutaj jak jest ta taka, co się siatka po niej sunie, taka rura, musiałem to tu breszką o, no, wyostrzę. Tutaj o, musiałem to breszką z tej strony i z drugiej strony odgiąć. Bo inaczej nóż nie chciał przejść. O, tutaj również widać, o, tu akurat mniej potrzebowałem, ale wyszło, bo inaczej haczyło ciągle tutaj, w tą blachę, tu, o, w tą. Ale udało się. Jak będę to składał, to postaram się coś nagrać, żebyście lepiej wiedzieli, jak to tutaj jest. Dodatkowo tylko śruby po bokach ostatnie idą odkręcić, wszystkie inne się chcą objechać. I właśnie to jest powód, dla którego nie próbowałem tego odkręcać na maszynie, bo śruby są na przelot i tutaj cały czas się lała woda w to i w ogóle nie wiem, czy w ogóle są jakieś szanse, żeby to odkręcić. Spróbuję to wyczyścić, zalać jakimś WD, może coś pomoże, ale marne szanse tu widzę. Zalałem to ATF-em wymieszany z acetonem. Podobno niby dobry środek się robi z tego. Jeszcze chwilkę poczekamy i sprawdzimy, czy ruszą śrubki, czy nie. Mam nadzieję, że ruszą, bo jak mam te wszystkie rozwiercać, to już mnie głowa boli trochę. Ale zobaczymy. Z 3 godziny mi to zajęło. Każdą jedną śrubkę musiałem grzać. Oprócz tych dwóch końcowych. Tej tamtej. Aż w końcu się udało. Jedną musiałem na Toroxa nabić, a reszta w końcu się udało, ale masakra po prostu, jak to i tak ładnie wygląda. To jest cało. Ja to wkręcę na pewno na jakiś smar, a od drugiej strony to silikonem zakleję. Dobra, teraz trzeba po prostu drugi nóż. Mamy nowy nóż. Generalnie to ja widzę, że to jest taki o, zwykły płaskownik, który można obrócić. Tylko bardziej jakiś tam gatunkowy. Stary można by też obrócić, ale nie przetrwał życia. I pewnie już był też, ale dobra, jest nowy. Wszystkie śrubki wykręcę, dam na smar i wtedy będzie można. Jak one będą na smar, że pójdzie odkręcić, to nie trzeba będzie całej walki z tym. Nóż przykręcony, śruby na smar. Wychodzi, że nóż jest chyba oryginalny, Unia. No i tutaj tak dla mnie informacja piąta od strony gdzieś, gdzie jest koło, co sznurek idzie. I tutaj druga, co jest tutaj, to główne sterowanie tą siatką, to jest na Toroxa M6 zrobione, tak żebym sobie pamiętał, o, że Toroxa, to nie jest Torox, tylko to jest Spin, czy jakoś tak tam się nazywało, mniejsze o większe. Teraz jest to wkręcone na smar, o, widać taki biały nawet, i teraz to muszę odtłuścić i ja to wszystko od góry silikonem zakleję. Tu nie będzie się woda lała. No, od góry zakleję to silikonem. Teraz już woda nie powinna tu wlatywać.
Także powinno być już bez problemu drugi raz to kiedyś, żeby nawet chociażby ten nóż obrócić, odkręcić. A więc tak, żeby to u mnie jakkolwiek szło włożyć, to tu mamy tą taką rurę, o tą, po której idzie siatka. Tu ona jest przykręcana. I też tu była śrubka jedna, te dwie odkręcienia po drugiej stronie tak samo. I tu akurat jest pręt żebrowany. I tutaj o, między nią, a tutaj stały punkt. I tutaj przytrytowałem, żeby to mi do góry to odciągało. Z drugiej strony również odkręciłem tą i tą śrubę, ale tutaj już trochę bardziej i takim łomikiem. O, takim łomikiem też tak samo tutaj. I tu o, tylko tutaj troszeczkę wyżej poszło. Też przytrytowałem, żeby mi nie wypadło. I teraz mając to tak, udało mi się to wyszarpać całe. Więc pewnie i teraz pójdzie to całe tam wsadzić. Tylko trzeba będzie teraz uważać, żeby tego noża czasami nie powyginać. Sprężynki te tutaj, co są jakby na wierzchu najbardziej, one u mnie były na tych środkowych dziurkach. I tak o, jakby do środka oczkiem. Druga wypadła, ale tak ją trzeba będzie też zrobić. No i jakby siedzi cały ten mechanizm z tym przeklętym nożem. O, udało się. Jednak wyjąłem tą dźwigienkę, to było na wierzchu, to wybijakiem moment wyszło. Ale o, ja to wsuwałem jakby tak po skosie tam pod to koło, bo inaczej ciężko, łatwo by można było uszkodzić ten nóż tam z końca, bo on tam w ten otwór wchodził. Ale grunt, że się udało. I teraz co? Siedzi fajnie, nóż jest cały. O, widać, nic go tutaj nie pogięło na szczęście. Zahaczył mi się lekko o tą końcówkę tu z tyłu. Ale ona też wydaje się być prosta, także powinno być spoko. No, tu już wyjąłem tam mój łomik. I teraz... No, teraz jakby miało się, mogło już by opaść, to już się trzyma. Bo tu mam otwór, śruba wchodzi. Ale o, najpierw trzeba tutaj to ustawić. To oczywiście też naklej, bo to chodzi w tym, to jest obudowa, w niej jest tulejka. O, i tutaj na dwie śrubki trzeba to skręcić, z drugiej strony tak samo. O, jest przykręcone. Musiałem dać jedną śrubę odwrotnie, bo się nie zmieściło tutaj o, między tym a tym, żeby wcisnąć ją w grunt, żeby nie była dłuższa, żeby w to tutaj nam nie wadziło. Tutaj tak samo jest. I teraz trzeba wcisnąć ten wałek tutaj. Fachowo, żeby go wyjąć, trzeba odkręcić tą poprzeczkę. Ale ja tego nie zrobiłem, ja to tak lekko tylko naddałem i tutaj jest elegancko, najwyżej potem się odegnie w drugą stronę. Tutaj oczywiście siatka wszędzie ponawijana, to by wypadało wszystko wywalić. I tutaj gdzie łożyska chodzą i ta nasza nieszczęsna piastka, to by wypadało wyczyścić, żeby nam suwliwie weszło i tylko kołek wlazł. Bo żeby to wyjąć, to się bardzo mocno namęczyłem. Sobie taki o, nawet ściągacz dosyć dobry jest. Łożyska fajnie zdejmuje. Ale oczywiście o, musiało być to zaokrąglone. Ściągacz ciągle spadał. I musiałem tak trochę niefachowo śrubokręt tu w końcu zeszło. Jak to było nowe, to pewnie wystarczy tylko ten kołek i zsuwa się. Ale rdza weszła, nic posmarowane. I było ciężko, ale się udało. Siatka zerwana, ośka była wyszlifowana, nasmarowana. I teraz ten wałeczek, że tutaj ten otwór trzeba włożyć. Oczywiście o, gdzieś jest to tak, że nie da się tego normalnie wyjąć, trzeba się siłować, ale idzie. Tam łożysko, ja je też wyczyściłem w środku, nasmarowałem, bo to wchodzi tutaj o. Mam nadzieję, że teraz wejdzie suwliwie i bez problemów. No, jak wyczyszczone, nasmarowane, fajnie weszło. A jak to się nadało, to również. Teraz takie o... ósemki, śrubki na piątki, imbus z łebkiem stożkowym nasmarowane, tutaj trzeba wkręcić. Tak to wygląda skręcone, tu są te dwie śrubki, nie za bardzo wiem po co ta jest, ale ona jest tam w środek wkręcona i zakontrowana tylko. Następnie idzie taki wałeczek, tu akurat jest dosyć sporo odsiadki elementów, wszystko muszę wyjąć. Ten wałek trzymają takie omocowania dwa, tu wszystko wyczyszczone i o. Wszystko wchodzi suwliwie, a żeby to wyjąć, to
Widać, trzeba było troszeczkę to pokiereszować. Swoją drogą to chyba szlifna, bo to powinno dosyć lekko chodzić. No i takie grubsze elementy już były złożone. Tak o. Teraz pozostaje skręcić tutaj to. Tu ustawić na dziurę. O, a to już nam się praktycznie ustawiło. Tutaj jest jedna śruba zamkowa. Tam jest druga od tego. Teraz można w to wcisnąć siatkę. Takie dzyndzle. On wchodzi tutaj. On wchodzi tu w tą przerwę. Ten samo. To powinno być tam, bo ja to teraz wywaliłem. I generalnie to powinno tutaj wskoczyć sobie. Aczkolwiek. Dobra, ja to wcisnę i wtedy. No i to coś takiego ma być. Tak o. No już chyba można zamknąć. I z tego co kojarzę, to siatka idzie tutaj o. I tutaj, między tą gumę, a to ten metal tutaj, o ten wałek tutaj wchodzi, ale to trzeba tam wcisnąć i wtedy ona sama to już powinna ładnie, równo zaciągnąć. Może zaciągnie grunt, żeby nie zaciągnęło na wałek albo na rotor, bo wtedy jest porażka. Ejo, tak przykrywamy i dziękuję. Teraz idzie tutaj taka piaska. Tu mamy kołek rozporowy i on musi tutaj w ten otwór trafić. Wyczyszczony, mam nadzieję, że wejdzie. O, teraz to ta, a wcześniej to ja tam nie było prawie, że możliwości bez tutaj śrubokrętów, krętaków wyjąć tego. I teraz kołeczek rozporowy. Kółko siedzi, kołek rozporowy wyszedł. I teraz na to przychodzi. Jest to kółko pasowe, u mnie idą akurat takie podkładki tu. Paseczek i wszystko razem złożyć. Złożone wszystko, paseczek też. Teraz dźwignia od naszego noża. Dźwigienka przykręcona, kołek nabity. Tutaj to musiałem założyć. O! Żeby to założyć, to musiałem tutaj rozpiąć, wysunąć tak na równo gdzieś, tutaj też. I teraz tutaj jakby między tym a tymi ząbkami było tyle podkładek takiego. Następnie przychodziło to. I wtedy szła jeszcze jedna podkładka i zawleczka. Jeszcze jedna podkładka i zawleczka. Następnie wkładamy tutaj te, tutaj jakby tu od noża nasze te. No, sprężynki tam na dole muszą być zaczepione. O, fajnie widać, tam muszą być zaczepione. Trzeba bardzo uważać, żeby nie wypadło. I wtedy tak o, trzeba pamiętać do góry, nie do dołu, bo wtedy będzie za luźno. Musi iść do góry. Z jednej i z drugiej strony. Następnie ja złożyłem tutaj to tę dźwigienkę tu o tą razem. Wtedy breszką naciągnąłem to, żeby było mniej więcej w tej pozycji. Ustawiłem te zęby jakby na te pierwsze tu, jakby na te pierwsze. O. Mam nadzieję, że będzie ok. Następnie tutaj ta dźwigienka, tu ją zabezpieczyłem. Podkładki wam pokazywałem już szybciej. I na końcu przesunąłem to całe i tutaj kołek rozporowy i też trzy podkładki szły. Także wydaje się, że wszystko jest złożone. Mam nadzieję, że to będzie działać. Raczej już nie zobaczycie żadnych filmów z tą prasą. Wkurzyła mnie totalnie. Nie wiem jak to można robić, żeby za taką wymianę to, żeby nie przesadzić, ale za te wszystkie nerwy to z tysiaka trzeba by dać za wymianę tego noża. Ale dobra, mam nadzieję tylko, że to będzie działać i więcej już tu naprawdę nie będę musiał nigdy nic robić, bo żeby wymienić ten nóż, on tam parę złotych tylko kosztuje, cały dzień roboty praktycznie. I ile nerwów niepotrzebnych zupełnie nikomu. Ale dobra. Jeszcze pozostaje zabezpieczyć tutaj. Chociaż to i tak samo nie wypadło.
Zapomniałem dodać. Tą poprzeczkę trzeba teraz lekko z powrotem naddać w tą stronę. O, co wyszło? Elegancko zamknąć klapkę. Tej nie ruszałem, grunt, że ta się zamknęła. Jest tak jak było. Tutaj nawet nie ma śladu, że coś było ruszane.